Jesteśmy na ulicy Czaplinieckiej, gdzie przed chwilą miało miejsce spotkanie z ministrem transportu Sławomirem Nowakiem w sprawie obwodnicy Bełchatowa. Dzisiaj, parę godzin temu dosłownie, na posiedzeniu Rady Ministrów uchwaliliśmy załącznik numer 6. Pod tą enigmatyczną nazwą kryje się wykaz 12 obwodnic, które w perspektywie najbliższych lat będziemy realizowali w całym kraju. Od grudnia do grudnia tego roku ogłosimy przetargi na te obwodnice dzisiaj przyjęte. Jest to po załączniku numer 5, gdzie mamy pierwsze ciągi dróg, na które już ogłaszamy przetargi. To jest drugi krok do uruchomienia nowej perspektywy budżetu unijnego na lata 14-20 i zdecydowaliśmy się, aby oprócz ciągów dróg, co jest tak ważne, żeby wreszcie domknąć sieć drogową, jednak realizować również projekty obwodnicowe. I pierwszym etapem realizacji tego programu obwodnicowego jest te właśnie 12 kluczowych obwodnic. Dlaczego w Bełchatowie, dlaczego w tym miejscu jesteśmy? No, za nami widać gigantyczny ruch, to jest 12, czasami 14 tysięcy aut na dobę. Miasto, w którym również szef rządu składał deklarację, iż to miasto będzie miało obwodnicę i dzisiaj jestem tutaj po to, żeby te deklaracje potwierdzić już dowodami. Jest w dokumencie rządowym i do końca roku ogłosimy przetarg na budowę tej obwodnicy. 240 milionów złotych jest zagwarantowane na realizację tej obwodnicy. Stąd jadę do Wielunia i jeszcze do innych miast, gdzie będziemy te obwodnice budowali. Tu w ostatnim czasie również w Bełchatowie była pewna niepewność, czy ta realizacja dojdzie do skutku, czy ta inwestycja znajdzie się na liście obwodnicy. Muszę powiedzieć, że dzięki takiemu jednoznacznemu wstawiennictwu pana premiera Tuska, również dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów, ta obwodnica dołączyła do 11 innych. I także słowa uznania i podziękowania dla pana premiera, którego decyzją osobistą obwodnica Bełchatowa znalazła się pośród 12 innych obwodnic w całym kraju. Do końca tego roku ogłosimy przetargi i mam nadzieję, że w końcówce 2017 roku w Bełchatowie będzie pełnowymiarowa obwodnica, która was lepiej tutaj, mieszkańców Bełchatowa, skomunikuje z resztą kraju. Politycy mają to do siebie, że mówią, składają bardzo dużo obietnic, ale jestem tutaj po to, żeby udowodnić nie tylko słowem, ale przede wszystkim dokumentem, który dzisiaj został przyjęty. Więc mniej wiary w słowa polityków, więcej wiary w dokumenty uchwalone. Dokument uchwalony oznacza pieniądze przeznaczone, a pieniądze przeznaczone oznaczają realizację. Pieniądze są, realizacja będzie robiona. Jesteśmy już na rynku 24 lata, prowadzimy biuro tłumaczeń, technika i licea dla dorosłych oraz szkoły licealne. Serdecznie zapraszamy, Interlogos was nie zawiedzie. Restauracja Kubuś zaprasza do skorzystania z oferty bankietowej. 5 dań gorących do wyboru, płyta zimna, ciasta, owoce, cukierki, napoje. Przy grupie 10 osób wyjątkowo atrakcyjna cena 100 zł od osoby. Gwarantujemy niepowtarzalną atmosferę. Panie prezydencie, jak nastrój po wizycie pana ministra? No oczywiście umiarkowany optymizm. Jest to informacja o tym, że w końcu nasza obwodnica znalazła się w dokumentach rządowych, które mają szansę być realizowane. Przypomnę, że dotychczasowe dokumenty zawsze dawały Bełchatowowi szansę jako lista rezerwowa, jako działania, które mogą nastąpić, ale niekoniecznie. Natomiast dziś jest potwierdzenie tego, że jesteśmy w dokumencie rangi dokumentu rządowego, na które jest wsparcie finansowe, które ma zapewniane finansowanie ze środków Unii Europejskiej. Ma ta obwodnica przecież również dokumentację, która w jakiś sposób będzie takim argumentem na to, że nie będziemy musieli zbędnie tracić teraz czasu na pozyskiwanie dokumentów o charakterze projektowym. Mamy pozwolenie na budowę. No cóż, jeżeli wszystko jest już dopięte na ostatni guzik z punktu widzenia dokumentacji, z punktu widzenia różnego rodzaju papierów, które na ten temat muszą być utworzone, no nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć realizację. I na tą realizację będziemy czekać. Przetarg ma być ogłoszony do końca grudnia. Takie są deklaracje ministerstwa.
Państwa. Będziemy indagować i pytać Generalną Dyrekcję o to, czy są do tego gotowi i przygotowani. Będziemy cały czas monitorować ten temat, jakże ważny dla Bełchatowa. Myślę, że w końcu doczekamy się realizacji tej inwestycji, o którą od tylu lat zabiegaliśmy. W samej nazwie Senator Rzeczpospolitej wskazuje, że trzeba mieć trochę szerszy horyzont niż tylko swoje trzy powiaty, które ewentualnie będą albo nie będą na mnie głosować. A poza tym każdy człowiek się cieszy, jak może pomóc zrobić coś dobrego. A tu na pewno to się stało, bo to było trudne do wytrzymania. Zresztą świadomość, że już jest dokumentacja, że nawet chyba badania archeologiczne są zrobione, to po prostu szkoda zmarnowania tych pieniędzy. Ja najpierw walczyłem o to, żeby wszyscy pamiętali, że nie może wygasnąć pozwolenie na budowę. A potem pomagałem przyjaciołom z Bełchatowa. A z Bełchatowem łączy mnie bardzo wiele. Moja mama się urodziła w Klukach. Moja rodzina mieszka w Bełchatowie i kiedy się spotkaliśmy z powodu smutnej uroczystości pogrzebu mojej kuzynki, to obiecałem mi, że będę robił wszystko, żeby w Bełchatowie była obwodnica. Pozdrawiam rodzinę. Najgorsze jest to, jak ludzie zaczną sobie przypisać zasługi. Ci, co chodzili, powiedzą, to dzięki nam. Ci, co gdzieś tam od tyłu próbowali się dostać, to dzięki nam. Nieprawda. Decyzje podejmuje rząd, decyzje podejmuje premier. O tym, że są pieniądze, decyduje minister finansów. My tylko dostarczamy takich argumentów, których oni mogą nie znać, będąc tam daleko wasze. I tylko na tym nasza rola. Ryzyko zawsze spada na tych, co podpisują papier, co podejmują decyzje. Także robiłem, co mogłem, ale nie przeceniałbym swojej roli. A ja w ogóle od młodości byłem harcerzem, zawsze lubiłem coś robić, żeby coś się działo i żeby jakiś ślad zostawał na tej ziemi. Szkoła dla dorosłych LIDER zaprasza do liceum ogólnokształcącego i szkół policealnych. Skorzystaj z możliwości kształcenia za darmo i zdobądź zawód opiekuna medycznego. Na pozostałych kierunkach, takich jak technik administracji czy technik BHP, pierwszy semestr gratis. Osiedle przy Torze, ulica Słowackiego 8, budynek szkoły podstawowej nr 13. Przyjdź do Barbórki. Obiady od poniedziałku do piątku w godzinach 12-17. Sala bankietowa. Dancingi w każdy piątek od godziny 20. Wesela, imprezy okolicznościowe, szkolenia dla firm. Obiady w stołówkach szkolnych dla osób z zewnątrz. Firma cateringowa Krzysztof Maziarz zaprasza. Żeby było w życiu dobrze, trzeba wszystkich kochać, jednocześnie mając ich w doskonałej obojętności. Czyli bardzo chciałem, żeby ta obwodnica była. Zarazem wiedziałem, że nie, że jest mi to obojętne, tylko cokolwiek się wydarzy, życie biegnie dalej. Należała się, mamy, cieszymy się bardzo i nastrój jest dobry. A za parę lat będzie jeszcze lepszy. Chociaż do końca nie jestem pewny, bo często jeżdżę w stronę Zelowa. Jak zaczną robić, to będę narzekał, bo będzie ciężko im przejechać. Czy uważa pan prezydent, że te ostatnie manifestacje mieszkańców miały wpływ na taką decyzję? Jestem przekonany, że zdecydowanie tak. Zrobiliśmy ekstremalne rozwiązania. Ja rozumiem, że ministrowi trudno odnieść się do tego pozytywnie, bo to rzeczywiście były ekstremalne działania, ale zjednoczenie się Bełchatowian wobec problemu z całą pewnością nie pozostało bez znaczenia w tej decyzji, która została dziś podjęta. Nie pozostała bez znaczenia z punktu widzenia również deklaracji ministra premiera Tuska, który mówił o potrzebie budowy obwodnicy i z tego, co powiedział dzisiaj minister Nowak, wrócił do tego tematu na posiedzeniu Rady Ministrów, co w kontekście naszych protestów, naszego zjednoczenia się wokół problemu z całą pewnością wpłynęło w sposób znaczący na tą dzisiejszą decyzję. Miejmy nadzieję ostateczną. Czyli należałoby podziękować mieszkańcom i czekać. Tak, zdecydowanie. No, wielki ukłon dla mieszkańców, tych, którzy byli, którzy solidaryzowali się z tym problemem. Mieszkańcy ulicy Lipowej, Sienkiewicza, Piłsudskiego. Wszystkich tych, którzy na co dzień mają w swoich domach przejeżdżające tiry. Oczywiście mówię tu w przenośni, ale tak to rzeczywiście wygląda. Ci, którzy mieszkają przy tej ósemce, jakże hałaśliwej, jakże trudnej. Jest to przecież obok nas i słyszymy doskonale i widzimy. Dlatego szacunek i podziękowanie. I oczywiście najważniejsza rzecz, efekt tego wszystkiego taki, że obwodnica ma być, ale efekt na dziś jest taki, że bełchatowianie potrafili stanąć jednym murem, jednym ciałem wobec problemu, że zjednoczyliśmy się wokół tego tematu i myślę, że to jest wartość, z którą wynosimy z tego protestu, z tego problemu na przyszłość. Tylko działania wspólne, spójne społeczności lokalnej mogą odnosić sukcesy. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału, a jeśli Ci się podobało, powiedz o tym znajomym.